Na moją rzekę. Kolejne. Zostanę łowcą elektrycznych hulajnóg po całym świecie chyba w rzekach, nie? I nazywa się Stoliczno. Dobrze wypowiedziałam? Tak. Witamy w Sofii, pieni się. Szybko. A to czyli dobre piwo. DJ życia. Wow. Ta winda to się tak nagle zatrzymuje czasami, że ja totalnie nie ogarniam tego i jest takie bum. Kwarantanna. To jest fontanna? Tak, tutaj są trzy wypusty. Pokażę ci w domu filmik, kiedyś nagrałem. Pewnie mnie nie będzie widać, bo jest ciemno. A dlaczego jest ciemno? Ze względu na to, że znajduję się w barze, wyobraźcie sobie. Takim, w którym elektryczności nie ma, znaczy jest, bo słyszycie muzykę, nie? To używają jej do muzyki, do kasy, do jakichś tam pierdół, ale tak jak całe to miejsce jest oświecone tymi. No to, co się ma na grobach. Całe to miejsce jest oświecone świeczkami, a nie ma elektryczności. Uspokój się. Nie ma elektryczności, wygląda po prostu zajebiście, a zrobione jest w starej stajni. Nie pamiętam miejsca, ale wchodzi się w dzienne podwórko i trzeba napierdalać do drzwi, żeby ktokolwiek otworzył. Nocna wieża, jesteśmy w Sofii i jest piątek wieczór, a miasto wygląda tak, że to my robimy imprezę. A nawet nam się nie chce. Totalnie, na maksa, nie mniej, nie więcej. Wszystko jest pozamykane, nie ma ludzi. A dzisiaj jest ponoć ten, Halloween. Dobra, trochę cofam swoje zdanie jednak poprzednie. Niektóre rzeczy są jeszcze miejsca otwarte, ale niewiele. I się cieszę, bo dawno nie byłam w żadnym barze. Co? A, to nie do mnie. Kurwa, właśnie mówię jakiś pojebany język. No i właśnie kilka miesięcy już nie byłam w żadnym barze, więc naprawdę bardzo miło. Może byłam? A byłam! Byłam w innym mieście. No dobra. Nie mam siły dzisiaj w nagrywaniu. Nie mam kaca, nie jestem pijana. Ale wczoraj się zmęczyłam i nogi mnie bolą i mamy tradycyjne belgijskie, chciałam powiedzieć, że jesteśmy w Bułgarii. Śniadanie. Banica. Banicja! Ciasto francuskie z serem białym. To jest biurek. Coś podobnego, ale chyba jeszcze jajko tam jest. A to jest kaszkawałka, czyli taka drożdżówka z serem. I to jest ponoć dobre. W sensie taki kefir. Nie wiem, czy to wideo się nadaje, ale będzie lepiej dzisiaj. Kto wiedział, żeby na Woodstocku jeść? Przecież też pijesz. To jest Woodstock, kurwa. Nie koncert życzeń, nie? Otworzyłam! Eureka, kuźwa. Ale witaminoza. Idziemy zwiedzać miasto! Będę wyglądać źle dzisiaj, ale to dlatego, że to jest Woodstock i w ogóle ci, którzy oglądali filmik Gibraltaru, mówiłam o moim marzeniu, czyli koncercie Dubiozy Kolektyw. Ej, to jest ich bluzka! Musicie przysłuchać, jak ktoś chce fajną muzykę, to Dubioza Kolektyw, pamiętajcie. Także jestem w tym momencie przy głównym deptaku. Deptak jest Witosza i jest wyremontowany. W planach w ogóle mieli, żeby ta droga tutaj szła aż na samą górę, no ale nie wyszło to. Tak, ale wyremontowali tę drogę, bo ogólnie wyglądała dokładnie w ten sposób, jak tu widzicie. Bułgarii mają wyrąbane na kolory znaków, w sensie czy tam zielony mają, czy czerwony. Po prostu ludzie przechodzą, nie? Sąd najwyższy. No nie jest taki najwyższy. Tylko sąd może mnie sądzić. Tam macie flagę Bułgarii. No, niektórzy nie wiedzą, jak flagi wyglądają. Jest białe, zielone, czerwone. Thank you.
kurde, na tym nie można siedzieć. Na tym już można. Abym się wywaliła. Za mną macie cerkiew. Historia z tym się wiąże taka, że był sobie car. Tak totalnie z niczego. Historia wiąże się taka, że on miał brać ślub. Znaczy brał ślub właśnie w tej cerkwi, ale to się bardzo nie podobało i Turcy postanowili podłożyć bombę, żeby go zabić, ale do tego nie doszło. A dlaczego? I tu jest bardzo słynne powiedzenie, ogólnie typowo ponoć bułgarskie, że Bułgarzy się bardzo spóźniają. Tak samo właśnie car spóźnił się 15 minut na swój ślub, dzięki czemu po prostu nie został zabity. I tak mówią, że jeżeli ktoś się gdzieś spóźnia tutaj w Bułgarii, to no niektórych czasami to przed śmiercią ocaliło. Taka się wiąże z tym historia. Ogólnie w Bułgarii panuje, no chrześcijaństwo chyba jest, ogólnie chrześcijaństwo ma prawie 90%, tam 87 chyba z kawałkiem. Nie będę was kłamać, bo to tu chrześcijaństwo. No i jak widzimy ogólnie, ludzie nie za bardzo się przyjmują sytuacją, która jest. Zgubiłam kajta. Policja totalnie nic nie mówi na temat maseczek, braku lub posiadania ich. Ludzie się spotykają, ogólnie chill i luz. Dzisiaj byłabym, nosiłabym maseczki ze względu na swój wygląd i stan. Bułgaria jest krajem, gdzie no, jest jednym z tych czołowych krajów, gdzie posiadają naprawdę ogromną ilość zabytków architektonicznych i archeologicznych. I co chwilę tutaj coś odnajdują i znajdują i wypatrują. Jesteśmy w miejscu w sumie, gdzie mieszka, urzęduje prezydent, jest parlament i tak dalej, a ja mam Dubioze Collective i oni tak śpiewali w jednej piosence. Fuck president, fuck government, fuck parlament. To jest cytat. Tak jak mówiłam, że tutaj jest, no Bułgaria jest dosyć znana z tych budowli architektonicznych i archeologicznych. Tutaj są kolejne bizantyjskie, aczkolwiek one są praktycznie w większej części sztucznie już potem zrobione. 5 lat temu. Bizantyjskie sprzed 5 lat. No tak. Także tutaj macie kościół, on jest z IX wieku i go odkopali jeszcze również. Widzicie, co tam jest napisane? Logo Chupa Chups zaprojektował Salvador Dali. A to jest naprawdę prawda? Czytałem w internecie, to musi być prawda. Jeżeli chodzi w ogóle o Bułgarię i takie ciekawostki, które mogą wam się przydać, jeżeli kiedykolwiek byście przyjechali tutaj. Po pierwsze, w tym kraju jest używana cyrylica, więc no musicie być świadomi tego, że no nie będziecie mieli tak łatwo z czytaniem czegokolwiek i zrozumieniem. No to jest pierwszy w Bułgarii Pebex. Tak? To jest pierwszy pewek? Tutaj macie meczet, oczywiście no wiadomo, bo każdy wie, jak wygląda meczet. A tam, ten taki pstryguś, to jest synagoga. Tam macie Woodstock. I ja jestem Woodstock. Jeżeli chodzi o w ogóle nazwę kraju, Bułgaria, właściwie to jest Republika Bułgarii, właściwa nazwa tego kraju. I jest ona najstarszą nazwą kraju europejskiego w ogóle. W Bułgarii, jak mówią tak, to robią tak, a jak mówią nie, to robią tak. Znaczy, no to jest nie, a to jest tak. Nie, to tak. Tak. Ty co? To jest tak? To jest nie. To jest tak w Bułgarii, a to jest nie. Śmieszne, nie? No nie. Ten budynek był kiedyś łaźnią miejską, a obecnie jest muzeum? Muzeum Sofii, więc jest to dosyć, no, popularne miejsce. Ja za muzeum jakoś do końca nie przepadałam. Ale wciąż są jeszcze podziemne źródła, można się napić wody z podziemia. O, co ty gadasz? Normalnie to co leci, to można się napić? No, to jest bardzo siarczane i wali jajami, to nie jest jakaś super puszka woda, ale zdrowa. Wali jajami, napijmy się jej. Ale ja ją mają to wali. Dobra, to próbuję. O Jezu, nie próbuję. Woodstock, no właśnie, to jest Woodstock, to co to się będziesz przyjmować. Pyszna! A ten napis jest dlatego, bo cyganie tutaj się kopali i robili prawo.
a Bułgarii, w Sofii do tej pory możecie spotkać, no to jest normalne, cyganów popierdzielających na bryczce z końmi i o 8 rano pod Kajta Haton napierdzielają i tam sobie śmieci segregują, w sensie biorą śmieci i potem najpierw biorą jedne, a potem przychodzi druga tura innych cyganów, którzy biorą co innego, nie? Wszystko. Ja walczyłem o taką dechę z niego, chciałem za szafkę zrobić, ale wygrali. Walka o szafę z cyganami. Ej, patrzcie, jaki tu się odpierdziela ten Kevin Sam w Nowym Jorku. Pamiętacie ten film, co była ta babeczka i tak gołębi karmiła? Kochany pan! Nie, spadajcie! Ja się nienawidzę! 1500 lat ma ten kościół. Historia jest tego typu. Cerkiew, która znajduje się za mną, no to jak każdy wie, prawda, w cerkwia to jest dla prawosławnych, kurde, no już przestań się śmiać, bo niektórzy naprawdę nie wiedzą takich rzeczy. Cerkiew, która znajduje się za mną, jak każdy wie, no to jest cerkiew, jednak miejsce... Cerkwia czy cerkiew? Cerkiew. No przestań mnie mylić! Cerkiew, która znajduje się za mną, jak wiadomo, każdy wie, no to jest wyznania prawosławnego. Historia jest tego typu, że dawno temu, chyba jakieś 150 lat, albo coś koło tego, na Bałkanach była wojna i Ruscy po prostu pomogli tutaj Bułgarom w tej bałkańskiej wojnie. Dzięki czemu Bułgarzy wybudowali ku czci patrona Rosji Aleksandra Newskiego, a za co Rosja w podziękowaniu dała im złote kopuły na tą cerkiew. I w ogóle jest to największa ponoć cerkwia w Bałkanach całych. Jest prawdopodobnie wpisana w Światowe Dziedzictwo UNESCO. Idziemy do środka. Za kamerowanie się płaci 5 razów, także nie będę płacić, ale skameruję. Tak właśnie wygląda cerkiew w środku, oczywiście nie zapłaciłam, tam do mnie pan podchodzi, Kate mówił, że to panie, ale to był pan. I o, ticket, ja taka, wiecie, no oczywiście, że gram debila, jaki ticket? I powiedziałam, że po prostu muszę, wiadomo, jak to działa. Jaki genialny bus. Ogólnie w samej Bułgarii żyje około 2000 Polaków. Myślisz, że więcej? Sam znam 1500. To ja znam resztę z 500. Może niektórzy z was kojarzą to tutaj z tyłu za mną z obrazów, które pojawiają się w internecie. To jest pomnik chyba ku czci bolszewików, tak? Bolszewików. I w pewnym momencie już ambasada rosyjska zadzwoniła tutaj z prośbą, żeby więcej nie malowali. Tutaj macie cerkiew i Turcy chcieli na złość kiedyś zrobić Bułgarom. Bo w momencie, kiedy na tych ziemiach panowali właśnie Turcy, a ktoś walczył o swoją wolność, to przerobili cerkiew na więzienie i zamykali tutaj po prostu wszystkich tych, którzy walczyli. No więźniów politycznych, dokładnie.
ogarnijcie, nie? Że ktoś mówi mordo, mordo, nie? I wiesz, japa, mordo. I to jest takie mordo, mordo, japa, japa, face, face. Dobra, mnie bawi, okej? Okay? Mnie śmieszy. To moje poczucie humoru. I mogę się nim dzielić, jak chcę i kiedy chcę. Pięknie. Wow! Jakbym miała pieniądze, to bym mu dała. Zarąbiście pięknie. Młody, uzdolniony chłopak. Ceni się. To jest sklep w piwnicy. Jak chcecie coś kupić, to musicie przykucnąć. I właśnie wygląda to tak. W Bułgarii ogólnie możecie pić alkohol na ulicy, jak chodzicie, w ogóle nie ma z tym problemu. A pani jeszcze w sklepie się pyta, czy chcesz otworzyć, czy macie otworzyć piwko, czy, nie, czy sam sobie poradzisz. W tym momencie znajduję się na żeńskim bazarze. O co tu chodzi? No teraz to sprzedają wszystko, ale lata temu, no, jak to u cyganów tradycja, rodzina sprzedawała swoje córki i właśnie w tym miejscu się to działo. Ale widać, że cyganie dalej czertuje. No, dobra, możesz być w tym kadrze. Czemu nie? Zrobiłam taką gafę, że nagrywałam wcześniej i tutaj Łaniek Piotr, którego poznałam na winobraniu we Francji i właśnie znajdujemy się w Sofii. Pięknie opisał, gdzie jesteśmy i co idziemy zobaczyć, ale kamera mi nawaliła, ale teraz nagrywa się, więc możesz wytłumaczyć jeszcze raz, gdzie jesteśmy? Generalnie jesteśmy na szczycie, na górze Witusza, to jest 2300 metrów nad poziomem morza, szczyt jest w ogóle wyżej. Ale tutaj jest stok narciarski, więc coś chcę pokazać. W zimie jest tutaj bardzo dużo śniegu, 20 minut od miasta, bo Sofia jest w ogóle górskim miastem. Jest tutaj bardzo fajnie, bardzo tanio, bardzo smacznie. Ale ty mówisz po bułgarsku, nie? Malko, malko. Malko, malko. Gawarisz malko po bułgarsku. Że nie mam spodni. Mam spodenki. I super kot. Tymczasem w bułgarskiej naturze. Dzieci! O, zrobi się. Kto będzie? Niania, dzień dobry! Jezu, jakie ty masz piękne oczy! Jesteśmy w restauracji. Nie no, wiecie, w takiej zawsze górskiej, ale mamy rosół. I ja nigdy nie jadłam w sumie za granicą rosołu, co jest najlepsze. Dlatego próbuję. Ale to wygląda dziwnie. Ale tłuste. Dobre jest. Ale tłusty, no. O, jakie tłusty. O, jak ja. Generalnie w Bułgarii jeszcze dodaję dużo śmietany do tego rosołu. Zazwyczaj, wiesz? Czemu dodają? Gęsty. Aha. Oni lubią na tłusto. Smakuje, jakbym jadła sam olej w sumie, trochę na razie. Jak możecie zauważyć za mną tego pana, takiego blond, to wyobraźcie sobie, że on tutaj żyje i żyje w ogóle ze sprzedaży gazet. I ponoć jest dużą legendą tego miejsca. Włóczyki XXI wieku szanuję, bo uwielbiam, jak ktoś ma tak bardzo wyrąbany na system. Znaczy nie na system, jak ma swoje własne wartości. What's that? Ale mi teraz... Ej, kmicie, to ja nie wiem, bo w Polsce nigdy się nie spotkałam na apteczkę podczas trasy w górach. Generalnie tutaj w Bułgarii bardzo dużo jest szlaków górskich, bo to jednak górski kraj. I bardzo dużo takich apteczek jest. One generalnie mają w środku nożyce, wodę utlenioną, bandaże. W tym przypadku akurat ta apteczka jest bardzo uboga, bo jesteśmy na bardzo popularnym szlaku przy Sofii. No i ta apteczka praktycznie nie ma nic. Ale z reguły te apteczki są dość dobrze wyposażone.
No i generalnie, jeśli coś kiedyś wzięłaś, to no, za jakiś czas warto po prostu uzupełnić i przynieść do takiej apteczki. Na pewno to może się komuś przydać i uratować życie. No siemaneczko! W końcu znalazłam swoją odpowiednią habilę tutaj. Bo tak jak mówiłam, chciałam sobie znaleźć skład. I mówię, zostanę tu na chwilę. I tak mówi Piotrek, ale tu jest bardzo dużo skłotów. Ej, wyglądam jak raper teraz. A on mówi, ej, ale tu jest bardzo dużo skłotów. A ja mówię, to nie skłotów jest dużo, tylko cyganów. Dlatego ja teraz znalazłam odpowiednią habilę. Wlazłam okienko. Spać jest gdzie? Dziura też tu jest. Także nie musisz się ruszyć, mordko. Yo, yo. Także jak możecie zauważyć, tak wygląda herb.